dobry, pani profesor. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że w końcu mam tą przyjemność z panią przeprowadzić wywiad. Ależ ta przyjemność po mojej stronie. To mogę powiedzieć. My się już poznałyśmy, tak jak przed chwilką miałyśmy też chwilę na rozmowy takie kuluarowe czy też przygotowawcze, natomiast pozwolę sobie przedstawić panią oficjalnie. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią profesor, doktor habilitowaną, inżynier architektury, architekt Ewą Kuryłowicz. Jest pani wiceprezes zarządu i generalnym projektantem w Studio Kuryłowicz and Associates w Warszawie. Ponadto pracuje pani cały czas aktywnie w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. I z takich ciekawych funkcji to jest pani również członkiem Krajowej Rady Dostępności przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Oprócz tego członkini SARP, przewodnicząca Rady Fundacji imienia Stefana Kuryłowicza. Natomiast najważniejsza ta funkcja dzisiejsza to jest ta, że jest pani od lat związana z konkursem KOŁO, który organizuje GBRI. Z tego co wiem, to już od 2004 roku. No w tym roku jest pani przewodniczącą jury, także jeszcze bardziej się cieszę, że mam dzisiaj możliwość z panią porozmawiać. Ja nazywam się Ewa Pionka. Przez wiele lat byłam redaktor naczelną magazynu Design Alive, natomiast i byłam związana z designem, z architekturą. Przeszłam na drugą stronę mocy, chociaż teraz myślę, że te moce muszą się łączyć, czyli rozwój cywilizacyjny, ale też ekologia. I od pewnego czasu jestem wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS. Tam wykładam ekoetykę w projektowaniu. I jestem również ekspertem w programie Climate Leadership organizowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Także bardzo dziękuję, że mamy akurat możliwość porozmawiać w tak specyficznym momencie tego konkursu, bo jest on wyjątkowy. Ta 23. edycja konkursu KOŁO na projekt łazienki dzieje się, czy też ten projekt ma być zlokalizowany, jeżeli oczywiście się wszystko dobrze uda, w wyjątkowym miejscu, a mianowicie w Tatrzańskim Parku Narodowym, czyli takim miejscu, gdzie przyroda jest wyjątkowo, jest na pierwszym, jest priorytetem w myśleniu o tym, co dalej. No i myślę, że to też taki znak czasu, że zaczynamy się mocno zastanawiać nad tym, gdzie, dokąd zmierzamy. No jesteśmy w kryzysie klimatycznym i mam wrażenie, że jakby takie ideały, które przyświecały kiedyś architektom, bo mam przed sobą osobę z ogromnym doświadczeniem, te ideały, które kiedyś przyświecały, czy one są takie same, jak ideały, które są dzisiaj, a jakie mają być ideały architekta na przyszłość. Jak dzisiaj ma architekt sobie z tym wszystkim poradzić, mierząc się z przeludnieniem, mierząc się z katastrofą ekologiczną, no i jeszcze teraz dystansowaniem się przez COVID? Tak, no ja słyszałam i czytałam, że papież Franciszek ma zamiar wprowadzić pojęcie grzechu ekologicznego. I dla tych wszystkich, którzy są wyznawcami wiary chrześcijańskiej, to powinno dać do myślenia, bo to będzie na bardzo wysokim szczeblu powiedzenie wyraźnie, że to nie są żarty. Ja pamiętam, no faktycznie pracuję już jakiś odcinek czasu, bo zaczęłam pracować w roku 1977, więc to były zupełnie inne realia. I do roku 90 one były inne w każdej możliwej płaszczyźnie z uwagi też na uwarunkowania polityczne i społeczne.
Polska była nieco oddalona od problematyki, pełni problematyki architektonicznej, bo projektowanie miało zupełnie inne ramy, tak? No, właścicielem wszystkich terenów było państwo, państwo rządziło, państwo pokazywało palcem, co gdzie robić. Ja nigdy na szczęście nie pracowałam w żadnym państwowym biurze. Pracowałam na własny rachunek razem z mężem, wtedy, kiedy niemożliwe było to robić w innych uwarunkowaniach. No ale od razu też zaczęłam pracować na Politechnice i problematyka ekologiczna w takim sensie, w jakim my teraz używamy tego pojęcia, nadużywanego mocno w wielu kontekstach, to tak naprawdę weszła do mojego systemu myślenia w roku 1986, kiedy pojechałam jako visiting professor z grupą studentów z naszego wydziału w ramach takiej trwającej do tej pory wymiany studenckiej corocznej z University of Detroit Mercy. 10-osobowa grupa studentów co roku jedzie tam na semestr zimowy, latem przyjeżdża grupa studentów amerykańskich. I tam, jak byłam, powtarzam, to był rok 1986, zetknęłam się z zainteresowaniem, a było już słychać o domach pasywnych, było słychać o energii solarnej. Zetknęłam się z podręcznikiem akademickim, który napisał pan Edward Mazria. I oczywiście tą książkę kupiłam, przywiozłam ją do Polski. Wtedy jeszcze na oficjalnej płaszczyźnie nikt o wykorzystywaniu energii tego typu nikt nie mówił. Nie było to wymagane, nie było to praktykowane. To troszeczkę było wtedy traktowane tak powszechnie, jako no, niegroźna fanaberia, że jeśli ktoś lubi, to proszę bardzo, to niech sobie robi. To się wszystko zaczęło zmieniać razem z wejściem szerszym tej etyki ekologicznej, faktycznie, która no, zaczęła poprzemiewać najpierw w pracach naukowych, doktoratach, które były bronione w zainteresowaniach teoretycznych, no co świetlejsze tytuły przystawały nad tym i poświęcały temu swoją publicystykę czy artykuły naukowe. Ja mówię o Polsce oczywiście, prawda? I tak naprawdę zaczęłam to o tym mówić i towarzyszyły temu przepisy. No przepisy jak, prawda, że trzeba lepiej ocieplać ściany, że muszą być inne współczynniki przenikania, cieplejsze szyby, później uwarunkowania takie wykorzystania i doprowadzenia do projektu zero energetycznego, takiego sensu stricte, to w naszej praktyce, w takim bardzo poważnym zakresie, to się pojawiło w roku 2017, kiedy wzięliśmy udział w konkursie na siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Tam doszliśmy do finału i chociaż no, nie wygraliśmy niestety, wygrał zespół takiego hiszpańskiego architekta Rafaela de la Hoz, ale doszliśmy do ścisłego finału i nauczyliśmy się właśnie, bo mieliśmy przyjemność współpracować przy tym projekcie z biuro Happold, co to tak naprawdę znaczy. Te projekty zeroenergetyczne, na czym to polega, jak cały organizm budynku musi w tym uczestniczyć, jak wygląda obieg wody, obieg różnych energii. I jest to naprawdę bardzo poważna wiedza. Ja na takim własnym podwórku, no to od roku 98 czekaliśmy na pozwolenie na budowę na dom własny w Kazimierzu, który miał być domem pasywnym i taki jest. Ogrzewany przez pompę ciepła. Tą pompę zrealizowaliśmy w roku 2004, to była jedna z pierwszych takich instalacji, no bo postanowiliśmy, że skoro będziemy to oferować ludziom, którzy przychodzą po projekty, no to lepiej wypróbujmy to sami. To jest cały czas było bardzo kosztowne i jest. Jeszcze to się nie amortyzuje w życiu pojedynczego inwestora, no chyba, że w tej chwili przestałam to śledzić dokładnie na płaszczyźnie domów jednorodzinnych, jak to jest finansowane, ale takie doświadczenie miałam w roku 2004, kiedy to jest 17 lat temu. Więc teraz sytuacja jest zupełnie inna. W
Dwa lata temu, pamiętam, była konferencja zorganizowana przez między innymi przez Towarzystwo Urbanistów Polskich tutaj w Warszawie. Przyjechali koledzy z Holandii i pokazali statystyki, które no niestety powtarzają się we wszystkich publikacjach, które czytamy, że w tej chwili no, to, że biomasa zrównała się z tym, co człowiek wyprodukował na Ziemi i to, że to się odbyło w przeciągu 100 lat, bo w 1900 w którymś tam roku, już nie pamiętam, to było 3%, a teraz już jest przeszło 100, to jest oznaką tego, że my już nie mamy rezerw czasowych. Problem, jest taka organizacja Client Earth, prawda, międzynarodowa, i w Polsce odpowiednikiem tego jest coś, to zresztą architekci też mają, architekci dla Ziemi, chyba to się tak nazywa, a to się nazywa prawnicy dla Ziemi. Prawnicy dla Ziemi alarmują, że wskutek zmian klimatycznych, których przecież my doświadczamy teraz bardzo, mamy bardzo nietypowy sezon, prawda, bardzo zimną wiosnę, bardzo burzliwe lato z trąbami powietrznymi, z burzami co wieczór, z suszą, która ogarnia świat w tempie strasznym. No, prognozy są takie, że o ile na początku tej fali emigrantów, którzy uciekali no głównie przed wojną z Syrii, a później już wskutek zmian klimatycznych w Afryce, to były no 1,5–2 miliony, tak, że do 2050 roku to będzie 200-300 milionów ludzi, która będzie zmuszona uciekać. To jest ogromna ilość ludzi. To są zmiany cywilizacyjne, więc to już nie są żarty. Po prostu nie są żarty. I to, że my musimy ten beton eliminować z budowania, ponieważ tej masy wybudowanej na Ziemi okazuje się, że 4/5 stanowi beton. Więc to jest po prostu makabra. Reszta to są cegły, asfalt, metale. No, tworzywa sztuczne, o których się mówi, że pływają w formie gór śmieci po oceanach, stanowią cały czas nikły procent tego. Więc trzeba zmienić zbudowania. Ten beton, który pani wspomniała, i właśnie ta cała masa, czyli to może uściśle to, okazało się w ostatniej, znaczy w jednej z ostatnich publikacji The Nature, że ciężar technosfery, czyli tego wszystkiego, co człowiek wyprodukował, właśnie się zrównał z ciężarem biomasy, jaka jest na świecie. No i właśnie ten potworny skok, bo początkiem XX wieku to było zaledwie 2–3%, tak jak pani wspomniała. No i ten okropny przyrost, pani wspomina, że to jest kwestia betonu. Betonu, którego produkcja jest też niezwykle, nie tylko, że on jest ciężki, jest, ale po prostu jego produkcja generuje ogromne ilości CO2 i gazów cieplarnianych. To jest taki wyjątkowo szkodliwy materiał. No i właśnie, no, kiedy, no my jesteśmy jeszcze kochamy ten beton, lubimy go mieć, mówimy, że beton to taka forma skończona, w architekturze jest go cała masa, no i co teraz? Jaką mamy alternatywę? Jak pani to widzi? Mamy alternatywę w formie materiałów, które pozwalają na ponowne rozbieranie i używanie ponownie. To jest tak jak z ubraniem. I to naprawdę musimy w Polsce szybko dojść do tego, co mają już Francuzi, co mają Szwajcarzy, co mają Norwegowie, budować z drewna. Bo drewno się daje rozłożyć po tym, kiedy nie jest już potrzebne, pozamieniać i budować od nowa. Całkowicie z tego betonu nie będziemy mogli zrezygnować, bo to wszystkie konstrukcje są jednak trochę hybrydowe, prawda? One muszą mieć no, ziemia i drewno, mokra ziemia niekoniecznie dobrze ze sobą współpracują. Natomiast trzeba zapomnieć o tym, że produkuje się tak ogromne ilości betonu i że on jest podstawowym materiałem, bo jest w tej chwili, a głównie dlatego, że jest najtańszy. Całe budownictwo mieszkaniowe w Polsce przecież to jest betonowe, więc to pewnie będzie musiało być wymuszone. Tak jak pandemia wymusiła określone zachowania i wskutek nieuchronności śmierci, tak? No ludzie po prostu zaczęli umierać i wszyscy się zaczęli bronić.
I okazało się, że no można się inaczej zachowywać, można inaczej korzystać z różnego rodzaju usług, urządzeń, przeformatować bardzo wiele no, ulubionych form integracji społecznej. Przecież myśmy to szalenie zmienili i musimy cały czas zmieniać, od nauczania począwszy. To wygląda, według mnie to nauczanie online w szkołach na różnym poziomie, to wygląda trochę tak jak pierwsze samochody, które były przerobionymi dorożkami, prawda? Że to wszystko jest bardzo niedoskonałe i nie umiemy jeszcze posługiwać się narzędziami, które będziemy musieli doskonalić. Jest powszechne oczekiwanie, że przyjdzie wrzesień i wszystko wróci do normy. Nigdy tak nie będzie. Nigdy tak nie będzie i to trzeba zrozumieć, że nie cofniemy się już do tego stanu, jaki był. I tak samo w budownictwie, tak samo w architekturze, to jest nie do zmiany. Mówiłyśmy przed chwilą o tej kwestii materiałowej, prawda, że beton mniej, za to drewno, nawet w wersji konstrukcyjnej, co już wiele prób i badań jest robionych w tym kierunku, żeby budować też konstrukcje drewniane i nie bać się tego, bo tutaj ten lęk jest ogromny, kwestia strachu przed ogniem, natomiast też są badania, jak to drewno opalać chociażby, żeby ono było ognioodporne już w formie konstrukcji. Natomiast chciałam zapytać jeszcze o kwestię powierzchni, bo jedno to jest, że my z czegoś musimy budować, ale też jakoś musimy budować. Oczywiście mamy taką manierę, że im nam się lepiej powodzi, tym powinniśmy mieć większy dom i dalej od tej cywilizacji. Jeszcze u nas taka mania sukcesu, powiedzmy, pokutuje. Gdzieś powinniśmy się trochę uderzyć w tą pierś, zmniejszyć sobie te powierzchnie mieszkalne albo nie myśleć o tym, żeby mieć kilka domów, tylko raczej myśleć o tym, że jak gdzieś jadę, to szeruję to mieszkanie, czyli wynajmuję, czy mieszkam w hotelu. Jak z tą kwestią powierzchniową, z tym, żeby ten metraż nie był taki ogromny, żeby starać się jednak też tu oszczędzać, żeby nie zabierać dzikiej przyrody, nadbudowując te wszystkie kolejne deweloperskie obiekty? Wie pani, to będą zmiany, które wymusi ekonomia. Na pewno. No ja sama mam mieszkanie, mam dom, więc jestem z tego pokolenia, które w ten sposób żyło i żyje. I tak jak obserwuję teraz sytuację, no, młodzi ludzie w dużej mierze nie chcą się otaczać rzeczami. To jest taka dość powszechna postawa. Mają mniej ubrań niż na przykład ja miałam, bo myśmy jakby przeszli z jednej formacji w drugą i cieszyliśmy się możliwościami, których przedtem nie mieliśmy. Natomiast teraz jest inaczej. Jak to będzie? Ja niedawno byłam w Łodzi. Może podam taki przykład, bo to jest bardzo szczególne miasto, które się bardzo fajnie, dynamicznie rozwija, ale jednocześnie zrobiłam taki spacer od hotelu Puro, czyli tam przy Kamienicy Poznańskich, do parku Szarych Szeregów, gdzie jest pomnik dla dzieci. Tam w Łodzi podczas wojny był obóz dziecięcy, o czym mało kto wie. No i stoi pomnik bardzo przyjmujący. Chciałam ten pomnik obejrzeć na żywo i szliśmy na piechotę, bo też chciałam zobaczyć, przejść przez miasto, prawda? Nie ma nic lepszego. 3,5 kilometra ta odległość w jedną stronę wyniosła i szliśmy tak no, czasami przez podwórka, czasami przez ulicę. Jest ogromna ilość kamienic, tak zwanych pustostanów. I w Polsce, no Łódź chyba ma ich sporo, tak na oko. Ja nie robiłam żadnych badań, ale naprawdę taki spacer był w tej mierze bardzo pouczający. W Warszawie też przecież widać jeszcze puste tereny. W Trójmieście one są, więc przede wszystkim no, jest taka stara zasada, którą kiedyś mi powiedział profesor Pierre von Mais w Szwajcarii, że jak ktoś jest biedny, to powinien kupić sobie najdroższy płaszcz, jaki może mieć, najlepszy i chodzić nim całe życie.
I w tym jest naprawdę głęboka mądrość, no może taka trochę kalwińska, prawda, no bo to Szwajcar. Ale te wszystkie zasoby, które mamy, w Polsce cały czas jest dużo taniej wyburzyć coś, co stoi na miejskiej działce, niż to odnawiać. I póki tak będzie, to my będziemy ignorować te pustostany, zostawiać te. To wygląda jak zepsute zęby w szczęce, naprawdę. To robi bardzo złe wrażenie. Ale nie dlatego, że takie puste budynki straszą, tak? Bo mają pozabijane okna deskami i są niebezpieczne. Tylko dlatego, że to jest puste miejsce, miejsce do wzięcia w mieście, które trzeba za wszelką cenę ożywić. I dopiero potem budować coś nowego. No, jest taka skala, prawda, że jest miasto takie jak Warszawa, gdzie no my sami jak budowaliśmy wieżowiec Q22, on stanął na miejscu wyburzonego hotelu Mercure, który był zbudowany w latach 90. I okazało się, że no był zbudowany w oparciu o złe założenia, nie dawał odpowiednich wyników ekonomicznych, opłacało się właścicielowi go sprzedać. I łącznie z ceną gruntu, z pracami wyburzeniowymi, to cały czas było opłacalne dla nowej inwestycji. W Japonii, w której byłam 3 razy i bardzo lubię ich podejście, oni w kolei mają podejście wymuszone przez warunki, prawda? Przez warunki sejsmiczne, przez szczupłość terenu. To jest kraj, który ma bardzo dużo gór i budować można na bardzo niedużym procencie terenu. Więc koszt całej inwestycji na, oczywiście to się różni, prawda, ale to nie przekracza 5%, 95% to jest koszt terenu. W takiej to jest relacji. Niesamowitej zupełnie. Ktoś robił wtedy porównania, w roku 98 byłam tam raz pierwszy, że gdyby sprzedać ogrody cesarskie w Tokio, cały ten teren, to można byłoby kupić całą Kanadę. To są takie relacje cenowe, więc to się na pewno będzie zmieniało, bo wymuszą to uwarunkowania. Natomiast też uważam, że polityka państwa powinna być taka, żeby no, ułatwiać pracę na istniejącym zasobie, nie sprzedawać, nie udostępniać terenów, które są cały czas brane, prawda, bez infrastruktury, ludzie brną w błocie przez lata. Póki... To jest jedno, natomiast też wybudowanie tych dróg, zasklepienie gleby, to jest rzecz, o której się mało mówi, że... Trzeba się będzie ściśnić. Ściśnić w zasobie, który jest w Polsce, jest go naprawdę cały czas bardzo dużo i my jeszcze mamy rezerwy. Tak jest. No chyba przez to, że mamy ich sporo, to jesteśmy jeszcze tacy mało skrupulatni w tym zagnieżdżaniu się. Niestety, nie mamy tej szwajcarskiej tradycji tego drogiego płaszcza. Tak jest. Także chciałabym może podejść, bo tutaj widać pewną taką troskę. Taką troskę o globalną przyszłość i troszkę musimy sobie posypać tą głowę właśnie popiołem i przejść z tych czasów, gdzie miałyśmy te szafy pełne ubrań, bo byłyśmy takie zachwycone tym, że możemy po prostu, że mamy taki możliwość. Przejść do tego, że jednak popatrzeć globalnie i nie muszę tego mieć i zatroszczyć się w ten sposób, sobie trochę odejmując, zatroszczyć się o interes globalny. Przywołam tutaj taką tylko... Fajny cytat, który ostatnio słyszałam, a powiedziała go brytyjska psychoanalityczka, właśnie mocno zaangażowana w problematykę zmian klimatycznych, Sally Weintraub, napisała, że jakkolwiek przed nami jest jeszcze bardzo długa droga, to mówi, że pojawiła się w ludziach, ja mówię od tej strony nie biznesu, nie państwa, nie polityki, ale w ludziach, pojawia się taka nadzieja, że lepszy i bardziej troskliwy świat jest możliwy. I czy tutaj jest możliwe, żeby architekt, jak wygląda też ten architekt troskliwy? Czy możemy mu przekazać taką informację, zwłaszcza naszym osobom, które będą składały pewnie te projekty na konkurs koło, żeby gdzieś tą troskę wpisały?
Tak, no architekt troskliwy to powinien być zawsze i powinien być zawsze empatyczny i to się przekłada tak jak w przypadku lekarza na to, że jest po prostu bardzo dobrze przygotowany do tego, co robi. Jest tym niezwykle dokładny i bardzo odpowiedzialny. I jeśli taki jest i jeśli widzi jaka jest sytuacja, to no, nie zaproponuje w Tatrzańskim Parku Narodowym budynku z betonu. Prawda? Będzie chciało się nauczyć, w jaki sposób korzystać z tych zasobów, które tam są, a jest słońce, jest wiatr, jest deszcz, jest cały system wykorzystywania, a to jest teren, który ma określone podłoże, które warto jest rozeznać i zrozumieć, prawda? Ma określone możliwości. To podłoże kamienne do tego, żeby na przykład filtrować powietrze w sposób naturalny, żeby nie używać do tego prądu, tylko zrobić czerpnię, która działa na zasadzie grawitacji i przepuścić powietrze, które dojdzie do budynku przez komorę z kamieniami. Takie rozwiązania my w mojej pracowni robiliśmy już 15 lat temu w takim domu jednorodzinnym na Ursynowie. Mam takie rozwiązanie u siebie w Kazimierzu i to działa naprawdę świetnie. To powietrze jest bardzo dobrze uzdatniane, bo kamienie, które są w ziemi, trzymają wilgoć po prostu. I więc jest, trzeba się nauczyć, w jaki sposób wziąć tą naturę pod rękę i spowodować, żeby ten dom oddychał prawie tak jak człowiek. No my w pracowni mieliśmy szczęście do roku 2011 przez około 15 lat. Wszystkie projekty, które robiliśmy, robiliśmy w asyście projektanta tak zwanego HVAC, instalacji sanitarnych, Iwo Dobruckiego. To była taka legendarna postać opisywana przez Termanda w ogóle w dziennikach. Tak. On był i sportowcem, i trenerem, sędzią koszykarskim czy siatkarskim, już nie pamiętam. Skończył pracę i do nas przyszedł, powiedział, że nie będzie na emeryturze siedział i się patrzył w okno. I współpraca z człowiekiem, który od razu zwracał uwagę na to, mówił hola, hola, nie, 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 tu to jest zachodnia ściana, tak? Tutaj robimy inaczej, inaczej się odwracamy. Nauczyła nas tego, że budynki muszą po prostu oddychać, tak? Trzeba ten, no robią to niektórzy architekci światowi bardzo ciekawie, robi to Foster. No oni, Anglicy mają to do siebie, to jest bardzo dobry zwyczaj, że jeśli coś dobrego wymyślą, to od razu to publikują. My nie mamy ani takiego nawyku, ani takich możliwości, ponieważ my, no niestety wszyscy architekci w Polsce pracują za dużo mniejsze pieniądze i ja nie mówię, że to ma podstawowe znaczenie, ale jednak ma, dlatego że mamy mniejsze budżety na to, żeby później promować to, co robimy, a szkoda, bo jest szereg rozwiązań takich, które już funkcjonują w Polsce, które są dobrym przykładem. Mogą być taką dobrą praktyką i takim. Tak, i niestety to ginie w mrokach szuflad i opisów projektowych. Bo myślę, szkoda. Myślę, że to jest kolejny element książki, którą wspominałyśmy wcześniej, że warto by było przygotować dla osób tworzących cywilizację dla przyszłości w Polsce. Pani profesor, bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę, za naprawdę bardzo mądre porady dla osób, które będą startowały w konkursie koło na toaletę w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale nie tylko, bo myślę, że no wiele, wiele można było się dowiedzieć, otworzyć oczy. I bardzo mi się podobała ta Pani porada, szczególnie, żeby po prostu obserwować, żeby się uczyć, żeby obserwować i bardzo dużo można wyciągnąć z obserwacji i otoczenia, i samej natury, i jej mechanizmów, które działają, tylko my musimy je dobrze wykorzystać, żeby robić troskliwą architekturę. Bardzo Pani dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest, że to nie ostatni raz, kiedy nasze ścieżki się przecinają. Przyjemnością, tak, będę kontynuowała rozmowy w różnych kontekstach. Myślę, że to bardzo fajnie, że Pani uczy właśnie takiego przedmiotu. No, SWPS jest taką bardzo nowoczesną szkołą, więc
więc nic dziwnego, że to tam akurat jest wykładane. Ale no, im prędzej wszyscy zrozumieją, że to jest konieczne, tym lepiej. Chciałam tylko dodać, że tak, w Tatrach jest sporo starych szałasów, które być może tam leżą i się rozpadają. Można byłoby się zainteresować, jaki jest zasób materiału, który już tam jest. Może można go wykorzystać. Może można to drewno przewieźć, prawda? I jeszcze raz użyć, pomalować, odrobaczyć i cały czas z niego budować. Także dużo, dużo jest dróg takich, które mogą pokazać, że człowiek, projektant młody jest troskliwy. Nie tylko to, że się nauczy, jak budynek działa w przyrodzie, ale też zobaczy, co jest do dyspozycji. Także tą poradą, myślę, zachęcamy do mądrych projektów składanych na konkurs. Tak jest. Serdecznie. Dziękuję. Nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.